Hebrajski biblijny według alef, bet. Alef i bet. Albo alef z bet. Lekcja pierwsza. Pierwsze rzeczowniki i przymiotniki. Zaimki pytające. W hebrajskim języku biblijnym nie ma znaku zapytania. Pytania można rozpoznać po zaimkach pytających co, gdzie. W tych lekcjach wszystkie zdania, w tym pytania, kończą się symbolem dwukropka. Nazywa się to sof pasuk. Pytanie gdzie, a je. Pytanie co? Ma. Co to jest? To jest. Co to jest? Zot isha to jest kobieta. Ma zot, co to jest? Ma ze. Co to jest, ale rodzaju męskiego? Ma ze. Ze ish, to jest mężczyzna. Ma zo, co to jest, ale rodzaju żeńskiego? Ma zo. Ma zot, to jest kobieta. Zot isha. Ma ze, rodzaju męskiego. Co to jest? Ze par. To jest byk. Ze par. Mazo, co to jest rodzaju żeńskiego? Mazot, to jest krowa. Zot para. Zot para. Przedimek określony. Przedimek określony w języku niemieckim na przykład jest der, die, das, po polsku tego nie ma. Przedimek określony jest przedrostkiem dodawanym na początku słowa ha. Nie ma przedimka nieokreślonego, takiego jak pewien, pewna, jeden, jedna. Zamiast tego rzeczownik nieokreślony nie ma przedimka. Na przykład porównaj iż mężczyzna z ha iż. Ten mężczyzna. Przedimek określony pojawia się na rzeczownikach, a także na przymiotnikach i zaimkach wskazujących. Czyli ten, ta, to, ze. Lub męski, lub zot, ten, tato, żeński, zot. Czyli ze męskie jest, a zot żeńskie jest. Które bezpośrednio modyfikują rzeczowniki. Pomaga nam to połączyć przymiotnik lub zaimek wskazujący w zdaniu z rzeczownikiem, który modyfikuje. I ha to jest przedimek określony. Wielki byk. Ha par, ha gadol. Wielki byk. A ten byk. Ha ze, ha par. Ten byk. W Biblii hebrajskiej sof pasuk oznacza koniec wersetu, a nie koniec zdania. Pojedynczy werset może zawierać więcej niż jedno zdanie, ale sof pasuk pojawia się tylko na końcu wersetu. Przymiotniki. Przymiotnik opisuje jakość lub cechę rzeczownika i pasuje do rzeczownika, który modyfikuje.
W języku hebrajskim przymiotniki zgadzają się w rodzaju męskim lub żeńskim i liczbie pojedynczej lub mnogiej. Z rzeczownikiem, który modyfikują. Oznacza to, że przymiotnik może mieć cztery możliwe formy. Męską w liczbie pojedynczej, żeńską w liczbie pojedynczej, męską w liczbie mnogiej i żeńską w liczbie mnogiej. Rzeczownik męski, liczba pojedyncza, jest zastępowany przez maskul sg. A rzeczownik w rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej jest uzupełniany przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w liczbie pojedynczej. Tutaj jest przykład w poniższej tabeli, o co chodzi. Para gedola. Duża krowa. Para degola. Gedola. Para gedola. Duża krowa. Par gadol. Duży byk. Jak widać, musi być zgodność, czyli duża jest rodzaju żeńskiego, krowa jest rodzaju żeńskiego. Dokładnie tak jak po polsku. I duży byk. Byk jest rodzaju męskiego, duży jest rodzaju męskiego. Musi być zgodność przymiotnika z rzeczownikiem co do rodzaju. Nic zaskakującego dla Polaka. Jeśli przymiotnik bezpośrednio modyfikuje rzeczownik, w tym samym zdaniu zgadza się również w określoności i jest uzupełniony przedimkiem określonym H. Jak w poprzednich przykładach i poniżej po prawej stronie. Jeśli przymiotnik lub zaimek wskazujący stoi razem z rzeczownikiem określonym, ale sam nie ma rodzajnika określonego H, wówczas należy utworzyć zdanie, które wyraża równoważność z słowem jest lub są, jak w przykładzie poniżej po lewej stronie. Czyli patrzymy, czy ma ten rodzajnik określony. Ha ish, ha gadol. Ha ish, ha gadol. Wielki człowiek. Ha ish, ha gadol. Ten określony rodzajnik H jest i tu, i tu. Ha ish, czyli przed słowem mężczyzna, ha gadol. Dlatego tłumaczymy wielki człowiek. Ale jeśli gdzieś nie ma tego określonego rodzajnika, to wtedy dodajemy słowo jest. Ha ish gadol. Ha ish gadol. Widzimy, tutaj w drugim nie ma rodzajnika określonego. Gadol jest bez ha ish, bez ha, przepraszam. A więc jest ha ish gadol, czyli człowiek jest wielki. Człowiek jest wielki. Wiemy, że przymiotniki i zaimki wskazujące w wierszu pierwszym poniżej są częścią tego samego wyrażenia, co rzeczownik, który modyfikują, ponieważ wszystkie są określone, oznaczone ha. W przeciwieństwie do tego zaimki wskazujące w wierszu drugim i przymiotniki w wierszu trzecim nie mają ha, a zatem muszą znajdować się po jednej lub drugiej stronie domyślnego czasownika i musi być dodane jest i tworzyć pełne zdanie. Przykład. Ta mała kobieta. Ha isha, ha katana, ha zot. Ha isha, ha katana, hazot. Czyli ta mała kobieta jest tutaj. Ale ta kobieta jest mała, czyli to jest ta mała kobieta. Będzie zot, czyli widzimy, że zot już jest bez rodzajnika ha. Ha isha, ha katana. To jest ta mała kobieta. Trzeba dodać jest. Ale trzeci wariant, gdzie katana jest bez rodzajnika H. Mamy H i sza, hazot, katana bez H. Katana.
Haisha, Hazot, Katana. Tutaj też jest. Ta kobieta jest mała. Czyli to jest, dodajemy przed tym katana, które jest bez rodzajnika określonego. Ha. Jeśli chodzi o teraz o drugi przykład. Ha ish, ha gadol, ha ze. Ha ish, ha gadol, ha ze. Ten wielki człowiek, albo ten wielki mężczyzna. Ten wielki człowiek. Widzimy, że w trzech przypadkach jest ha przed wyrazem. Ha ish, ha gadol, ha ze. Ha ze. Natomiast jeśli mamy brak tego rodzajnika przed czymś, na przykład ze jest bez rodzajnika, zamiast ha ze jest ze, ha ish, ha gadol, to jest wielki człowiek, albo jest to wielki człowiek. Musi być dodane słowo jest. Ha ish, ha ze, gadol. Tym razem gadol jest bez rodzajnika, czyli będzie ha ish, ha ze, gadol. A więc przed gadol musi być dodane jest, czyli ten człowiek jest wielki lub świetny, wielki. Ten człowiek jest wielki, przed wielki jest dodane jest. Ahat. Ma ze? Ze ish. 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 Ma zot? Zot isha. 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 Ish. Isha. Ma ze? Ze par. 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 Ish. Isha. Par. Ma zot? Zot. Para. 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 Ish. Isha, par, para, par, tof, isha, tof, para, tof, ish, yafe, maze. Ze sus, 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 sus. Ma ze? Ze hamor, hamor, hamor. Sus, hamor. Ma ze? Ze keves, keves, keves. Sus, keves, hamor. Ma zot, zot, az, az, az. Sus, az. Keves, hamor. Keves? Tov, sus? Lo, ze hamor. Sus? Tov, az?
Tov, hamor, yafe. Aye hakeves. Tov, aye haish. Tov, aye hapar. Tov, aye hachamor. Lo, zot aez, aye hachamor. Tov, aye hasus. Tov, aye haisha. Yafe. Aye hapara. Yafe. Aye hachamor. Tov meod. Par gadol. Par gadol. Par katon. Par katon. Par gadol. Par katon. Sus katon. Sus gadol. Sus katon. Sus gadol. Hamor gadol. Hamor katon. Hamor gadol. Hamor katon. Keves katon. Keves gadol. Keves gadol. Keves katon. Keves gadol. Tov. Sus katon. Yafe. Keves katon. Tov. Sus gadol. Yafe. Para gdola. Para gdola. Para ktana. Para ktana. Para gdola. Para ktana. Oez ktana. Oez ktana. Oez gdola. Oez gdola. Oez ktana. Oez gdola. Isha ktana. Isha ktana. Isha gdola. Isha gdola. Ze ish katon. Ish katon. Ze ish gadol. Ish katon. Ish gadol. Aye hapara haktana. Tov. Aye hapara hagdola. Yafe. Aye haisha haktana. Tov. Aye haez hagdola. Lo, zot az ktana. Aye haez hagdola. Tov meod. Aye haisha hagdola. Aye haish hagadol. Ish gadol. Sus katon. Sus gadol. Sus gadol. Sus katon. Sus katon,
Sus gadol. Hasus haze katon. Hasus haze gadol. Hasus haze gadol. Hasus haze katon. Hapara hazot gdola. Hapara hazot ktana. Hakeves haze katon. Hakeves haze gadol. Haisha hazot ktana. Aye hapar hagadol. Tov. Aye hahamor hakaton. Lo, zot oez ktana. Aye hahamor hakaton. Lo, ze hamor gadol. Aye hahamor hakaton. Yafe. Aye haez haktana. Lo, zot aez gdola. Aye haez haktana. Tov. Aye hapara haktana. Yafe. Aye hapar hakaton. Tov. Aye hahamor hagadol. Yafe meod. Ma ze? Ze ish. 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 Ma zot? Zot isha. 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 Ish. Isha. Ma ze? Ze par. 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 Ish. Isha. Par. Ma zot? Zot para. 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 Ish. Isha. Par. Para. Par. Tov. Isha. Tov. Para. Tov. Ish. Yafe. Ma ze? Ze sus. 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 Ma ze? Ze hamor.
Hamor. Ze hamor. 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 Sus. Hamor. Maze. Ze keves. 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 Sus. Hamor. Keves. Ma zot. Zot. Az. 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 Zot. Az. 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 Sus. Hamor. Keves. Az. Az. Keves. Tov. Sus. Lo. Ze hamor. Sus. Tov. Az. Tov. Hamor. Yafe. Aye hapar. Tov. Aye hakeves. Tov. Aye hahamor. Lo zot az. Aye hahamor. Yafe. Aye haisha. Tov. Aye hapara. Yafe. Aye haish. Tov. Aye hasus. Tov. Aye hahamor. Tov meod. Par gadol. Par gadol. Par katon. Par katon. Par gadol. Par katon. Sus katon. Sus katon. Sus gadol. Sus gadol. Sus katon. Sus gadol. Hamor katon. Hamor gadol. Hamor katon. Hamor gadol. Hamor katon. Hamor gadol. Keves gadol. Keves gadol. Keves katon. Keves katon. Keves gadol. Keves katon. Keves katon. Tov. Sus gadol. Tov. Keves gadol. Yafe. Sus katon.
Tov. Para gdola. Para gdola. Para ktana. Para ktana. Para gdola. Para ktana. Az ktana. Az ktana. Az gdola. Az gdola. Az ktana. Az gdola. Isha ktana. Isha ktana. Isha ktana. Isha gdola. Isha gdola. Isha ktana. Isha gdola. Ish katon. Ish katon. Ish gadol. Ish gadol. Aye hapara haktana. Tov. Aye hapara hagdola. Yafe. Aye haisha haktana. Tov. Aye ha'az hagdola. Lo, zot az ktana. Aye ha'az hagdola. Tov me'od. Aye ha'isha hagdola. Aye ha'ish ha'gadol? Ish gadol. Ish gadol. Sus gadol. Sus katon. Sus katon. Sus gadol. Sus gadol. Sus katon. Hasus haze katon. Hasus haze katon. Hasus haze gadol. Hasus haze gadol. Hasus haze katon. Hasus haze gadol. Hapara hazot ktana. Hapara hazot ktana. Hapara hazot gdola. Hapara hazot gdola. Hakeves haze gadol. Hakeves haze katon. Haisha hazot ktana. Haisha hazot ktana. Aye hapara hagdola? Tov. Aye hapar hakaton. Tov. Aye ha'az hakatana.
לא זה חמור קטון. איה העז הקטנה. לא זאת עז גדולה. איה העז הקטנה. טוב מאוד. איה הפר הגדול. יפה. איה העז הגדולה. לא, זאת עז קטנה. איה העז הגדולה. יפה. איה הפרה הקטנה. טוב. איה החמור הגדול. טוב. איה העז הקטנה. יפה. איה החמור הקטון. טוב מאוד. שלום.